szkoły imienia Jana Kasprowicza dotarliśmy, przejeżdżając dosłownie kilkaset metrów ulicą Najświętszej Marii Panny w okolice kościoła zwanego ruiną, tak naprawdę bazyliki mniejszej. Wyjaśnij mi w takim razie, dlaczego tu warto przyjechać, myśląc o Kasprowiczu? Kasprowicz był z tym miejscem mocno związany. Ruina, czyli kościół imienia Najświętszej Marii Panny, to była rzeczywista wtedy ruina, gdy on tutaj mieszkał jako gimnazjalista. Jak więc tu przychodził, to bardziej to miejsce było pod oknem do cmentarza starego, już trochę też zaniedbanego, ale stanowiącego niezwykle ważną rzecz dla naszej całej historii Kujaw. Jest to jeden z najstarszych cmentarzy, jakie w ogóle znam, gdzie pochówki były co najmniej od XI wieku, co najmniej, aż do XX. I prawdopodobnie, ponieważ to był długi czas jedyny cmentarz taki parafialny, prawdopodobnie tutaj spoczywa ojciec Kasprowicza, Piotr, pochowany w 1893, chociaż nie jest to niczym udokumentowane. Kasprowicz, gdy uczył się przez 10 lat w gimnazjum, poruszał się w tej przestrzeni niewielkiego jeszcze wtedy Inowrocławia. Bo jest to takie właściwie ścisłe centrum miasta, tak, i szkoła, tak. I kościół. Chociaż kawałek dalej, za starym miastem, już wszystko się kończyło. To było małe miasto, tak jak dzisiaj Gniewkowo, czy może Kruszwica. Ale może Kasprowicz wykorzystywał tę odległość dlatego też, że lekcje w szkole jakby były dzielone, tak, na dwie części, że on miał czas między niektórymi lekcjami też tutaj chyba się pojawić. Mógł, oczywiście. I wiemy też, że mieszkał kątem w różnych miejscach, a latem też nawet zdarzało się, że noce spędzał gdzieś na trawie tutaj. Tu także, właśnie mógł także, gdzieś, także nie miał, nie miał łatwo. Opodal ta ulica Przypadek, to kiedyś nazywała się Królewska Droga, tam już nie ma tego domu, mieszkał jego kolega dobry Franek Kaczmarek, to u niego często bywał. Ale ponieważ Kasprowiczowi nieobojętne było wszystko, co go otaczało, zwłaszcza historia, do której był mocno przywiązany, to sama ruina robiła na nim olbrzymie wrażenie. Także potem opisał to w jednym pięknym wierszu. Kasprowicz też tutaj spał, z tego co pan wspominał, w owczarni czasami. Tak, bo tutaj to tutaj było probostwo opodal, tam gdzie dzisiaj są tereny kościelne. I przy probostwie była też owczarnia. Tutaj często gościł. Także jego wędrówka do szkoły, ta 4-kilometrowa z Szymborza tutaj, nie odbywała się zawsze. To nie był rytuał codzienny. Mieszkał w Inowrocławiu, jak już powiedziałem, czasami kątem u różnych znajomych, kolegów. Pod koniec mieszkał też na stacji przy dzisiejszej ulicy Świętego Mikołaja. Domu już też nie ma, razem z braćmi Ulatowskimi. Za chwilę pojedziemy także na cmentarz, który funkcjonuje do tej pory w Inowrocławiu i też jest niezwykle mocno związany z poetą, bo tam spoczywa jego matka. Jak to się stało, że o tym wiemy, o tym wyjaśnimy Państwu niebawem. I to znowu będzie dosyć krótka przejażdżka rowerowa, bo to jest znowu kolejne kilkaset metrów ulicą już teraz Orłowską na cmentarz, który jest usytuowany między właśnie Orłowską i Marcinkowskiego.